Dlaczego używamy systemu dwójkowego? Sygnał analogowy mógłby przyjąć wartości między 0 a np. 10. Ten prosty wykres pokazuje nam, jak taki sygnał by wyglądał podczas emisji. A na tym wykresie widzimy sygnał, jaki zostałby odebrany przez odbiorcę. Używając systemu analogowego, natrafilibyśmy na problem podczas dekodowania zakłóconego sygnału. Trudno byłoby określić, jakiej sekwencji liczb owy sygnał odpowiada. Możemy tego problemu uniknąć, kodując sygnał w systemie dwójkowym. Sygnał nadal zostaje zniekształcony podczas przekazu w podobny sposób, lecz różnica między jedynką a zerem jest znacząco większa. Umożliwia to dekodowanie z minimalną ilością błędów. Aby ułatwić przekład systemu binarnego na system dziesiątkowy, warto zapamiętać tablicę potęg liczby 2. Zaczynając od prawej, nadajemy każdej kolejnej pozycji numer. Następnie również zaczynając od prawej, przyznajemy każdej pozycji wagę 2 do potęgi rosnącej o 1 z każdą pozycją. Jeśli waga odpowiada zerze, ignorujemy ją. Jeśli jest to 1, dodajemy do sumy. W tym wypadku jest to 1 plus 8 plus 4. Otrzymujemy 13. Aby zamienić liczbę w systemie dziesiątkowym na liczbę w systemie dwójkowym, dzielimy na 2, spisujemy wynik, który zaokrąglamy w dół, oraz resztę. Będzie to 0 lub 1. Powtarzamy aż do zera. Nasza liczba w systemie dwójkowym zapisana jest od dołu do góry w kolumnie reszty. Powtórzmy jeszcze raz z liczbą dwa razy większą. Dzielimy na 2 i spisujemy resztę. To daje nam wynik, czytając od dołu w górę. Warto zauważyć, że jeżeli liczba jest dwa razy większa, w systemie dwójkowym po prostu dodajemy 0 z prawej strony. Sprawdźmy nasz wynik otrzymany w poprzednim przykładzie, zamieniając liczbę z powrotem na zapis dziesiętny. Pamiętamy, iż pozycja po prawo warta jest 2 do potęgi 0, czyli 1. Wszystko się zgadza, a ja dziękuję za oglądanie. Jeśli Ci ten filmik pomógł, zostaw like.